Hello. Hello. Hej, no i przyszedł czas na szablony. Szablony, czyli najmroczniejsza, absolutnie najmroczniejsza z najmroczszych. Na pewno na narzędziach albo gdzieś wspominałem, że warto kompilować kod różnymi kompilatorami. Ja specjalnie teraz podam flagę --d CMake CXX Compiler, aby ustawić kompilator na G++ w wersji 10. Najpierw flaga, potem dwie kropki chyba. O, właśnie tak. Czyli najpierw CMake-d CMake CXX Compiler równa się G++ 10, a potem no, albo make, albo CMake --- build, kropka, w zależności co kto woli. No właśnie, nie ustawił mi się ten kompilator, co chciałem i od razu Apple Clang. Jak byśmy w ogóle podeszli do kompilowania takiego programu na dzień dobry? Oczywiście G++ i co? Main CPP? Jak spróbujemy tak wpisać, no to zaraz się posypią jakieś błędy, bo czegoś tutaj nie wiemy. Musimy przede wszystkim sobie włączyć no, C++, nowszą wersję, --std równa się C++ 2a chociażby. To u mnie powinno zadziałać. Natomiast mówi teraz, że nie znalazło jednego pliku i termometer HPP, pomimo tego, że jest tu zainkludowany. Ale to już gdzieś indziej występuje z tego, co widzę. I z tego, co też podejrzewam, to pewnie ten projekt mam w stanie nie takim, jaki jest git status, jaki jest czysty, chociaż nie wygląda źle. Ale jestem na branchu. To jeszcze raz zacznę i zmienię na mastera. Jestem od wskaźników. Coś, to jest pierwsza rzecz, na której ludzie polegają z C++. No i mamy wskaźniki. To jest temat, przy którym najwięcej ludzi no, nie kontynuuje dalej nauki C++. Raz, że jest on nauczany w zły sposób, zbyt skomplikowany, a dwa, wprowadzany niepotrzebnie, a trzy, właściwie nie wiem co trzy, no. Ten temat wskaźników jest jakby źle... Narysuję coś, co ma reprezentować pamięć w C++. Będzie taki po prostu duży jakiś blok. O! No i pamięć zasadniczo możemy podzielić na... Buble sort, zresztą sama nazwa to sugeruje. Co to jest drzewo, to chyba większość programistów mniej więcej wie. No fajnie, że mi nie pisze. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Dać córce mazaki do zabawy, no. Co ja gadam? W exercises. No przy takim lagu to się słabo pracuje. Jest scoped thread. Nawet wideo się chyba zacina, jeszcze raz to nagram. Poza tym udało nam się to skompilować. Pewnie musiałbym dodać flagę, czy też tutaj nie było, że jest bibliotek standard C++ 20. Być może już to obsługuje. Nie, dalej nie ma przy moim kompilatorze. A może to jest dobry czas, żeby sobie w ogóle zaktualizować kompilator? Tak zrobię. Wspominałem gdzieś w naszym kursie, że można też sobie odciąć zależność od czasu poprzez użycie czegoś takiego, co się nazywa fake time. Ja sam nie wiedziałem dość długo, że jest coś takiego w systemie. Tutaj masz opis, jak to w Linuxie sobie użyć. Można podać mu jakąś datę i wykonać sobie jakąś komendę i wtedy ta komenda będzie widziała datę, którą tutaj ustawimy, a nie faktycznie wziętą z systemu. Więc gdzieś sobie tu odpalę terminal.
Dobra, muszę przejść na inne okno. W drugą stronę. StarCraft? Nie, nie będziemy teraz grać. You must construct additional power field in a pylons. No i praca domowa. Co będzie tutaj zadaniem domowym? Jeśli chodzi o grupę premium, to tam macie... Ble. Jeszcze raz.